Warunkowe umorzenie postępowania. Czym jest? A konkretnie, warunkowe umorzenie postępowania polega na odroczeniu w czasie wydania wyroku skazującego. Oznacza to, iż sąd nie wyda wobec Ciebie wyroku skazującego, a jedynie wymierzyć karę na okres próby. Oznacza to, iż nie będziesz widniał w Krajowym Rejestrze Skazanych. Warunkowe umorzenie postępowania zawiesza więc działania sądowe i poddaje sprawcę w pewnym sensie próbie. Czym jest okres próby, dozoru i obowiązki próby? Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowe postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać Cię, jeżeli jesteś sprawcą i Ciebie dotyczy warunkowe umorzenie, postępowanie pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania. Kiedy sąd może orzec warunkowe umorzenie postępowania? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne. Również tylko wtedy, jeżeli jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa. Kiedy nie można zastosować warunkowego umorzenia postępowania? Jeżeli dopuściłeś się czynu zabronionego, a kodeks karny za dany czyn przewiduje karę przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Sąd w tej sytuacji nie może zastosować warunkowego umorzenia postępowania. Czy sąd może podjąć postępowanie warunkowo umorzone? Sąd podejmuje postępowanie karne, które zostało warunkowo umorzone, jeżeli będąc sprawcą w okresie próby popełniłeś przestępstwo umyślne, za które zostałeś prawomocnie skazany. Kiedy sąd podejmuje warunkowe zawieszenie wykonania kary? Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa nie byłeś skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec Ciebie celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Ile wynosi okres próby przy zawieszeniu wykonania poszczególnych kar? Jak już wspomniano wcześniej, zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku. Zawieszenie wykonania kary a grzywna. Zawieszając wykonanie kary, sąd może orzec grzywnę, jeżeli jej wymierzenie obok kary pozbawienia wolności na innej podstawie nie jest możliwe.